serdecznie. Ja nie mam żadnej absolutnie wprawy do Dżeraninago, stąd wielka trema. Też wielkie wzruszenie, naprawdę. Bardzo, bardzo dziękuję. Długo się zastanawiałam, co mam Państwu dzisiaj powiedzieć. I myślę, że zacznę od tego, skąd w ogóle przyszła ta myśl, żeby stworzyć ten tekst. Na pewno taką motywacją nie była ta nagroda, bo jeszcze jej nie było. Ale sprawa wiąże się z tym, z momentem, kiedy zamieszkałam na Podhalu. Było 11 lat temu, spakowaliśmy z mężem walizki i zamieszkaliśmy w górach, które nam się marzyły od zawsze. I dosyć szybko zaczęłam poznawać mniejsze aspekty tego wymarzonego Podhala. Ponieważ kilka miesięcy po naszym zamieszkaniu tam odbyła się ceremonia odsłonięcia pomnika ognia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I ja zawsze nawet nie miałam świadomości tego, jak bardzo jest podzielona pamięć o ogniu. I mieszkając tam, czytając forum Podhale 24, szybko sobie to uświadomiłam. Bardzo często pojawiała się wypowiedź, ponieważ była zorganizowana msza z obecnością prezydenta, na której modlono się za ogniowców. Pojawiało się pytanie, kto się pomodli za ofiarę, właśnie w wypowiedziach forumowiczów. Wymieniano nazwiska ofiar słowackich, wymieniano nazwiska ofiar polskich, nie wymieniano nazwiska ofiar żydowskich. Od razu mnie to bardzo zafrapowało. Zostałam mamą i w ramach rozrywki co tydzień chodziłam do lokalnego archiwum i zaczęłam zajmować się historią Żydów nowotarskich, ponieważ właśnie chodząc na spacery z wózkiem, widziałam ślad tej obecności, o której nikt nie potrafił tak naprawdę powiedzieć. To były jakieś krótkie wzmianki, cytowanie ciągle tych samych relacji. Postanowiłam zobaczyć, co tam się wydarzyło, dlaczego właśnie się tak milczy o tej historii. Może dlatego, że wcześniej zajmowałam się Grójcem, a jak ktoś zacznie się tym zajmować, nie może przestać. Przede wszystkim zależało mi na poznaniu, odszukaniu śladów życia i śmierci konkretnych osób, prześwieceniu tych losów. I wśród tych osób szybko pojawił się Dawid Grasbry, który był handlarzem koni. Był uważany za swojego, za górala. Zobaczyłam jego obraz, reprodukcję jego obrazu, namalowanego przez nowotarskiego prymitywistę. I był tylko jeden podpis, że został zamordowany przez nieznanych sprawców w 1946 roku. Dawid Grasbry był jedynym ocalonym z masowej egzekucji na cmentarzu nowotarskim. Przeżył, ukrywając się na aryjskich papierach w klasztorze na Słowacji. Kolejną taką osobą był Lonek Lindenberger, syn najbogatszych kupców nowotarskich, który przeszedł przez kilka obozów, by na koniec znaleźć się na tzw. liście Schindlera razem z innym nowotarzaninem, też młodym chłopakiem, Ludwikiem Hercem. To, co ich połączyło, te trzy historie, właśnie których ślady otworzyłam, było to, że wszyscy zginęli po wojnie w Nowym Targu. Właściwie na oczach swoich polskich sąsiadów, kiedy próbowali odbudowywać to żydowskie życie w Nowym Targu. Połączyła ich śmierć z rąk ludzi Józefa Kurasia Ognia. Połączyło ich też to, że tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat zniekształcano, potem już w ogóle nie wspomniano ich nazwisk. I też to, jak wiele zakłamań obudowało ich śmierć, przyczyna ich śmierci. I tak naprawdę, kiedy zaczęłam wnikać w ich wojenne losy, czasem też przedwojenne, wszędzie tam, na co pozwoliły mi dokumenty, próbowałam to zrobić, zobaczyłam, jak bardzo właśnie mit żołnierzy wyklętych wpłynął na pamięć o nich, tak, że przyklejono im łatkę Żydokomuny i zamknięto pewien rozdział. I kiedy uświadomiłam sobie, że w przypadku tych trzech mężczyzn to się stało, stwierdziłam, że sprawdzę, jak to było w przypadku innych śmierci, innych ofiar. I muszę Państwu się przyznać, że ja naprawdę nie byłam świadoma po pierwsze skali tych zbrodni, a po drugie nie byłam świadoma tego, że ofiarami były też dzieci. Tak naprawdę ta rzeczywistość, którą odkrywałam, przeszła moje najczarniejsze wyobrażenia. To trwało kilka lat.
I tak naprawdę tym, co mnie prowadziło od samego początku, były głosy tych ofiar. Tak naprawdę o atakach na Rabkę, na Zakopaną słyszałam pierwszy raz właśnie w narracjach ofiar. To były wywiady zebrane przez Dawida Bodera w 1946 roku, gdzie osoby z tych sierocińców powiedziały o tych atakach. I bardzo długo się zastanawiałam, jak to wszystko zebrać, jak to ująć, żeby właśnie znowu nie potraktować tych ofiar przedmiotowo jako argument jakiejś wojence polsko-polskiej. I stwierdziłam, że spróbuję ich opisać te historie, poszczególne zbrodnie właśnie skupiając się na nich. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, docierając do ich losów. Oczywiście często byłam bezradna wobec braków takiej historii, a często byłam przytłoczona tą historią, która przede mną się odsłaniała. I tak naprawdę jeden z takich bardzo trudnych tematów to była historia Józefa Galera, 12-letniego chłopca zabitego pod Krościenkiem. Na początku miałam zeznanie jego matki, miałam sekcję jego zwłok. Potem odnalazłam cudem w Żydowskim Instytucie Historycznym jego relację złożoną niedługo przed śmiercią. Znalazłam jego akt urodzenia. Dowiedziałam się, że był jedynym i późnym synem swoich rodziców, że miał siostrę. Potem się dowiedziałam, że przed wojną mieszkali w Nowym Targu. A na koniec, doskonale pamiętam ten moment, zobaczyłam zdjęcie jego rodziców nad grobem. To rzeczywiście w sumie się cieszę, że ta historia nie przytłoczyła mnie od razu, bo to było rzeczywiście bardzo ciężkie, to dobieranie kolejnych faktów, które tak naprawdę stworzyły jakiś portret jednej z tych 33 ofiar. Innym bardzo trudnym elementem pracy nad tym artykułem było takie, nie powiem, że dotykanie, ale obcowanie z konsekwencjami tego zła. Że tak naprawdę ta historia nie skończyła się ze śmiercią tych ofiar, tylko że zostały osierocone rodziny, które tak naprawdę nigdy nie ułożyły już sobie życia po tym, co je spotkało. I już po publikacji tego artykułu skontaktowała się ze mną rodzina Józefa Galera. Dokładnie w tym przypadku też tak to wyglądało. Jeszcze innym, też trudnym elementem pracy było też obcowanie z tym, co zrobiono z pamięcią o tych ofiarach. To wręcz czasem to były takie doświadczenie fizyczne, że przeglądałam teczki dotyczące mordu w Krościenku, które kończyły się ofiarami, zdjęciami znalezionymi przy ofiarach i dokumentami. A następnym dokumentem było postanowienie o nieważności wyroku jednego ze sprawców z 2012 roku, gdzie te czyny uznano za dowód patriotyzmu i walki o suwerenność kraju. I to rzeczywiście było takie doświadczenie mocne fizycznie. Takim jasnym punktem była postać Leny Kichler i to, co zrobiła dla dzieci w sierocińcu zakopiańskim. To rzeczywiście cud, który był efektem jej ciężkiej pracy. I ta osoba mnie zafascynowała rzeczywiście swoją postawą, tym go dokonała. Bardzo się bałam publikacji tego artykułu, ponieważ mieszkam na Podhalu i naprawdę mam bardzo wiele życzliwych osób wokół i zastanawiałam się, to był taki rodzaj wyjścia. Tak naprawdę jestem osobą tam zupełnie nową, znam się głównie z przedszkola, ze szkoły. To są zupełnie innego typu relacje i rzeczywiście tak gdzieś w moim duszy miałam nadzieję, że to pozostanie takim artykułem naukowym. Skontaktowała się ze mną redaktorka z tygodnika podhalańskiego, który jest najbardziej poczytnym pismem lokalnym. I bardzo długo z nią rozmawiałam. Jedyne, o co ją poprosiłam, to też, żeby w swoim artykule, opisującym mój artykuł, skupiła się na ofiarach. I powstał artykuł Śmierć Żydom. Przyznam się szczerze, że wtedy naprawdę zaczęłam się obawiać. Przeciwnie, telefony od ludzi, którzy zdobywali mój telefon skądś tam i dzwonili, żeby pogratulować. I to, co wybrzmiewało najmocniej, to słowa, że nareszcie się ktoś tym zajął. I kto się zajmie też polskimi ofiarami, których jest kilkaset. Więc to jest kolejny dowód na to, jak bardzo jest podzielona ta pamięć. Było też kilka innych zaskoczeń. Jednym z nich było to, że osobiście podziękowała mi rodzina Jana Wąchały, pseudonim Łazik, o
którym bynajmniej pozytywnie nie piszę w artykule, ale rzeczywiście udowodniłam, że mord pod Krościenkiem nie był za jego sprawą. Smutnym zaskoczeniem było to, że już po publikacji artykułu Józef Kuraś-Ogień został postawiony jako wzór dla Wojska Polskiego. Też to, że IPN po raz kolejny patronował biegowi śladami zgrupowania Błyskawica. To były takie smutne zaskoczenia. Ale pomimo to, a może właśnie dlatego, myślę, że warto było napisać ten artykuł. I teraz chciałam podziękować. Myślę, że to jest obowiązkowy punkt. Chciałam przede wszystkim podziękować mojej pani promotor, profesor Małgorzacie Melchior, za to, że od kilkunastu lat naprawdę w sposób niezwykły mi towarzyszy. To jest dla mnie niezwykle cenne. Aż się wzruszyło. Chciałam bardzo podziękować Centrum za zaufanie, ponieważ muszą Państwo wiedzieć, że kiedy zamieszkałam na Podhalu, no zerwałam ze wszelkim życiem akademickim. Skupiłam się na byciu żoną i matką. I doskonale pamiętam taki moment, kiedy robiłam jakiś sos cielęcy i dostałam telefon od mojej pani promotor, że są Państwo zainteresowani moim tekstem do tomu Klucze i Kasa. I pamiętam, że tak podziękowałam w duchu, że ta cielęcina nie będzie moją jedyną rzeczywistością. Też bardzo dziękuję za stypendium, które otrzymałam w 2013 roku, które tak naprawdę zostało przyznane osobie, która nawet nie była na studiach doktoranckich, a które tak naprawdę w sposób bardzo konkretny dodało mi motywacji i bardzo pomogło. Też dziękuję moim bliskim, mężowi, który został z dziećmi na Podhalu. I też chciałam tutaj podziękować moim rodzicom, którzy są tutaj obecni, bo myślę, że większość rzeczy, które teraz kierują, wniosłam w domu. Dziękuję bardzo.